Szanowni, tak jak obiecałem Wam w poprzednim filmie, chciałem opowiedzieć w paru zdaniach, czy w paru dziesięciu zdaniach, dlaczego ten wzór na energię sprężyny, czy też energię oscylatora harmonicznego, dlaczego on jest taki niesłychanie ważny. Otóż powód jest bardzo prosty. Okazuje się, że taki układ sprężyna, która łączy ze sobą na przykład dwie cząsteczki, to jest bardzo dobry model oddziaływań. I on nie opisuje wszystkich subtelności, ale opisuje zupełnie prawidłowo wiele, naprawdę wiele zjawisk w przyrodzie. No i teraz chciałbym opowiedzieć Wam dlaczego. No a tutaj macie sprężynkę, na których końcach są dwie kulki. Te kulki reprezentują atomy i cząsteczki, albo cząsteczki, a to jest ich sprężynka, reprezentuje ich oddziaływanie, a może my mamy cząsteczkę trójatomową, albo po prostu trzy związane ze sobą cząsteczki też takimi sprężynkami. No i najpierw na dowód tego, że tak rzeczywiście jest, to chciałem Wam pokazać stronę znalezioną przez Google, grafikę hasło Harmonic Oscillators as Models of Interactions. No i widać mnóstwo najróżniejszych wykresów opisujących zachowanie najróżniejszych cząstek, najróżniejszych układów. Wszystko w oparciu o właśnie taki model oddziaływania, czy oddziaływanie modelowane za pomocą układu sprężynek. No nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo to uczymy się tego na studiach fizyki, ale przynajmniej chcę Wam dać jakąś intuicję, dlaczego tak jest, jak to wszystko wygląda. No i historię chcę zacząć od tego, żeby się zastanowić, co to jest za zależność, tak? Tu mamy zależność liniową siły w zależności od wychylenia sprężyny, a tu mamy inną zależność, jedna druga k razy a do kwadratu. No ale przypominamy sobie, że to już było, dlatego że kiedy zajmowaliśmy się wykresem drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej, no to tam też było tak, jedna druga, tam było przyspieszenie razy czas do kwadratu. No i teraz pytanie, jak wygląda, jak możemy narysować tę zależność? No i to też już żeśmy brali. Momencik. O tu. To są. Tak wyglądają wykresy. Pamiętacie, analizowaliśmy ruch spadek swobodny piłeczki w polu grawitacyjnym. To jest ruch jednostajnie przyspieszony. Droga w zależności od czasu opisywana jest taką krzywą brzuszkową, powiedziałem. Ta krzywa brzuszkowa to jest połowa paraboli. W naszym przypadku, no i ona jest właśnie wykresem tej funkcji 1 druga at kwadrat. Tylko że czas jest zawsze dodatni, a to wychylenie sprężyny A może być dodatnie, jeżeli ją rozciągamy, a ujemne, jeżeli ją ściskamy. W związku z tym to jest taka symetryczna krzywa, trzeba jej dodać drugą połowę brzuszka. Tak to ona mniej więcej wygląda. No i spróbujmy przejść teraz do symulacji. Nie wiem, czy nam się uda. Udało się. Otóż to jest symulacja tego skateparku, prawda? I pamiętacie, można było umieścić tutaj dziewczynkę i ona, jak się puściło tę symulację, no to ona się tak bujała. Miała energię kinetyczną, energię potencjalną. Otóż chcę zwrócić Wam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby na tym skateparku było takie położenie, w którym dziewczynka może się zatrzymać spokojnie. Zaraz ją zatrzymamy, włączając starcie. Już stanęła. No to dno tego skateparku musi być płaskie. No bo gdyby nie było płaskie, no to ona by zawsze zjeżdżała w którymś kierunku, prawda? Więc ten punkt, w którym ona może stanąć, ten punkt, w którym się może zatrzymać, musi być w tym miejscu skatepark musi być płaski. I teraz okazuje się, że jest matematycznym twierdzeniem, że jeśli tak jest i kształt tego skateparku
jest taki gładki, nie ma tutaj żadnych krawędzi, nie ma takich jakichś szpiców, to w pobliżu tego płaskiego punktu kształt tego skateparku jest właśnie taką krzywą brzuszkową. A to oznacza, że jak położymy tutaj tą dziewczynkę w pobliżu położenia równowagi, to to, jak ona się buja z jednej strony na drugą, opisywane jest ruchem sprężyny, drgającej sprężyny. No i widzicie, że argument jest bardzo ogólny, dlatego że wszędzie tam, gdzie istnieje stan równowagi, to znaczy stan, w którym coś się nie rusza, mówimy klasycznie, jak to wygląda w mechanice kwantowej, to będziemy, porozmawiamy o tym przy następnej okazji. Ale tam, gdzie klasycznie istnieje punkt równowagi, no to tam zależność energii potencjalnej od wychylenia musi być płaska. A skoro jest płaska, to w pobliżu opisywana jest właśnie taką samą funkcją jak zależność energii potencjalnej od wychylenia w przypadku sprężyny. No i stąd ten fenomen polegający na tym, że wszystkie oddziaływania można przynajmniej w zakresie niewielkich wychyleń od stanu równowagi opisać za pomocą modelu oddziałujących no, mas oddziałujących za pomocą sprężynek. No i to cała XIX-wieczna fizyka odniosła olbrzymi sukces, opisując różne właściwości materii przy pomocy takiego modelu. A ja jeszcze wam powiem, że to, co nazywamy światłem, to już bez żadnych przybliżeń też można opisać jako no, sumę takich sprężynek, takich oscylatorów harmonicznych. No, tylko w pewnej abstrakcyjnej już zupełnie przestrzeni. Więc te oscylatory harmoniczne są wszędzie wokół nas, no i rzeczywiście na studiach fizyki to sporą część czasu poświęca się na studiowanie ich no, zupełnie tajemniczych, bardzo interesujących własności. No ale o tym porozmawiamy w szczegółach, jak spotkamy się na studiach. Na razie.